Gotowe, dziewczyny? Zobaczmy, kto jest lepszy. Biegiem! Ruszamy, laski! Wasza praca domowa? Dziękuję! Straszna z ciebie, Niezdara. Opuściłaś okulary. Muszę iść na zajęcia. Co? Gdzie ja jestem? Hej! To jest klasa kujonów. Wypuśćcie mnie! Drzwi się zablokowały. Ale ona jest nieuprzejma. Mam nadzieję, że się nie spóźnię. Oto drzwi. Chyba. Pomocy! O nie! Napiszecie test. Czas start. Gdzie one poszły? A, nieważne. Podczas gdy Krysia jest zajęta rozwiązywaniem równań, jej koleżanki z klasy pokrywają ściany graffiti. Gotowe. Co? To jest twój test. Dostajesz dwóje. Co ja zrobiłam nie tak? Lekcja śpiewu to najlepsza część zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów. To tak, jakby aniołowie zestąpili na ziemię, aby śpiewać dla pani Julii. Chwila, co? Kto nie śmielił się przerwać to niebieskie przedstawienie? Ale nie uprzejmę. Pokażę wam prawdziwą muzykę. Super! Głośniej! Wystarczy! Miej litość dla naszych uszu. Podobało się wam? Oczywiście, że tak. Pamiętnik dla najlepszych przyjaciół. Zuziu, zapisz życzenie. Wow, to wygląda jak z bajki. Majko, teraz twoja kolej. Owiń stary notatnik w sztuczne futro. Dodaj uszy i ogon. Wytnij elementy pyszczka z brokatowego papieru piankowego. Różowe i puszyste? To idealna poduszka! Jednorożce! To okropne! Co jest z nią nie tak? Nigdy więcej różowych zeszytów! Po prostu stare, dobre, gotyckie rzeczy! Przyprowadźcie swoje zwierzęta na lekcję biologii. Super! Ach, ja nie mam zwierzaka. Ja mam. Podoba ci się? Bu! Ojejku! Zofobas morio! Są słodkie. Serio? Cześć wszystkim. Pies, pomocy! Podoba wam się? Ratunku! Czego się boicie? Jest bardzo miły. Nudzi mi się. Hej, siłujmy się na rękę. No już, będzie fajnie. Wow, zaskakujesz mnie. Moja bransoletka. Co mam zrobić? Napój. Mam pomysł. Potrzebuję dużo puszek. Aha, gotowe. Umieść zawleczki na zamszowym sznurku. Zrób bransoletkę. To dla ciebie, nowa bransoletka. Wow, dziękuję. To będzie nasza bransoletka przyjaźni. Za dużo napojów. Ale tu bałagany jak zawsze. Dość! O! Pani Julia potrzebuje pomocy. Proszę to ubrać. Owiń futrzaną tkaniną kawałek tektury w kształcie okularów. Przyklej go do okularów z różowymi soczewkami. O!
owiń tkaniną zauszniki. Różowe okulary? Serio? Co? Jak to działa? Nieważne. Ważne, że działa. Zawsze chętnie pomogę. Gdzie są wszyscy? Mam pomysł. Genialny i prosty. Będę obserwować, jak wbiegają do klasy. No już, szybko. Dlaczego nikogo nie ma, jakich potrzebujesz? Ktokolwiek... Nie śpię. Koniec zajęć. Super. A, plastik. Zupełnie zapomniałam. Ta nowa dziewczyna jest zbyt poważna. To dziecinne. Ej, ludzie, cicho. A może powinnam użyć mojego kija? Użyj folii, aby ukształtować tekturową rurkę w kij. Owiń w piankolinę. Po wyschnięciu pomaluj go na czarno. Przymocuj kolce i kawałki metalizowanej taśmy. O nie! Moje plecy mnie swędzą. Oto wasze zadanie. Rysujcie. To nie było takie trudne. Kredki są dla frajerów. Tak to się robi. Daj mi rękę. Co? Gotowe. Wyszło świetnie. A ja narysowałam to. To szaleństwo. Majko. Żadnej gumy w mojej klasie. Dobrze. Co? Serce. Ohyda. Nie zostawię tego tak. Czaszka jest fajna. Tak lepiej. Chyba musimy zmienić twój styl. O nie. Wyszło całkiem nieźle. Znajdź różnicę między nami i napisz w komentarzu. Zapiszmy temat dzisiejszej lekcji. A, moje oczy. Nowa, twoje kolczyki. Ja? To nie moja wina, że słońce jest takie jasne. Pomożemy pani Julii. O tak. O nie. Proszę bardzo. I to rozumiem. Co one mi zrobiły? Rozwałkuj modelinę. Wytnij okrąg. Ukształtuj płatki. Dodaj elementy, aby zrobić owce. Włóż w uchwyt oczko i upiecz zgodnie z instrukcją. Zrób dwa kolczyki. Owce. Co tam masz? Sałatkę? Ja mam owoce. Obiad nareszcie. Chodź tutaj, pyszne burgerze. Fast food? O nie. Nie martw się, uratujemy cię. I możesz cieszyć się posiłkiem. Co? To sama sałata. Zdrowe jedzenie? Nie ma za co. Co ja widzę? Gdzie to znalazłaś? W babcinej szafie. Zuziu, podoba ci się? Mam coś lepszego. Złóż kawałek sztucznej skóry i sklej go. Ukształtuj kokardę. Przyszyj ćwieki. I przymocuj łańcuszek. Moja kokarda. Przestań marudzić. Ta kokarda jest dużo fajniejsza. O nie, duszę się. Zróbmy z niej spinkę do włosów. Niesamowite. Aha. Czy to znowu ona? O nie, od razu idę do klasy. Podobał ci się nasz filmik? Napisz nam w komentarzu, która scena była twoją ulubioną. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek.
żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików. Trum, trum.